Do wysłuchania podcastu zaprasza Ośrodek Karta oraz Kulczyk Investments. Na przestrzeni ostatnich 100 lat obraz chłopców grających w piłkę w sumie niespecjalnie się zmienił. Oczywiście inne są ubrania, buty, albo tak jak w tym przypadku warszawskiego podwórka na początku lat 20. ubiegłego wieku, brak butów. Wyraz na twarzach dzieci jest jednak bardzo podobny. Widać na nich zaangażowanie, trochę zmęczenia, ale przede wszystkim radość. Na bawiącą się grupkę kolegów patrzy przez okno z zazdrością inny chłopiec, który niestety nie ma czasu na zabawę. Ma słuch absolutny i chodzi do szkoły muzycznej. Gra na skrzypcach wymaga codziennych ćwiczeń. Latem, gdy okna pokoju, w którym ćwiczy chłopak, są otwarte, dźwięk rozchodzi się po okolicy. Sąsiedzi chyba nie są szczęśliwi. A w przyszłości będą również bardzo zdziwieni. Bo Henryk wkrótce się zbuntuje i rzuci skrzypce. A jednak zostanie artystą. Okaże się genialnym grafikiem, twórcą polskiej szkoły plakatu. Stanisław Lem, Jerzy Owsiak, Jacek Kuroń, Ludwik Zamenhof, Janusz Korczak, Irena Krzywicka, Magdalena Abakanowicz, Juliusz Mieroszewski, Maria Skłodowska-Curie, Henryk Tomaszewski, Ludwik Hirschfeld, Jerzy Grotowski, Bronisław Malinowski, Michał Sokolnicki, Rafał Lemkin, Andrzej Wajda, ksiądz Jan Zieja, Janina Ochojska, Ignacy Jan Paderewski, Jan Kulczyk. Prekursorzy. 20 wizji lepszego świata. Henryk Tomaszewski. Popatrzcie, do jakiego stopnia zwyrodnienia doszły te dzieła artystów kapitalistycznego zachodu. Nie jest rzeczą przypadku, że postać człowieka zatraciła w ich rękach ludzki kształt i ludzką treść. Imperializm brutalnie wprzągł sztukę w służbę swoich interesów. Obrazy te mają wzbudzić pogardę dla ludzi i ich spraw, oduczyć myślenia, rozpętać najniższe instynkty. Oglądając polską kronikę filmową z 1950 roku, można by odnieść wrażenie, że pierwsze powojenne lata nie sprzyjały twórcom myślącym abstrakcyjnie i niestandardowo. A jednak to właśnie mniej więcej w tamtym czasie Henryk Tomaszewski uczestniczył w odradzającym się życiu artystycznym w Łodzi. Tworzyło się ono wokół szkoły filmowej. Wtedy Tomaszewski rozpoczął karierę wykładowcy akademickiego, a w 1947 roku zaprojektował swoje pierwsze plakaty dla przedsiębiorstwa Film Polski. Przez wiele lat Henryk Tomaszewski mieszkał i tworzył w domu w Warszawie. Dziś ma tam swoją pracownię jego syn, również wybitny artysta grafik Filip Pongowski, z którym rozmawia Anna Dudzińska. Mam przyjemność siedzieć u pana w pracowni. To była pracownia mamy. To była pracownia mamy, mama była malarką, Teresa Pongowska, i miała z tych dwóch pracowni może trochę lepszą pracownię, bo miała lepsze światło, ale kubaturą mniej więcej podobne były. Oni wzajemnie radzili się w kwestiach artystycznych, ale drzwi pracowni mamy bywały zamknięte, aż dokończyła swój obraz, a tata wcześniej konsultował z mamą artystką swoje grafiki. Mama pracowała tak, mama bardziej jakby taki samotniczy tryb pracy miała. Miała zamknięte drzwi, nie można było jej przeszkadzać. Natomiast ojciec pracował w ten sposób, że gdy miał projekt, to ta pierwsza część konceptualna była w jakimś sensie może najtrudniejsza i wtedy potrzebował dużo skupienia i też pracował za zamkniętymi drzwiami, a nawet jeśli nie były zamknięte, to nie można było wchodzić i mu zawracać głowy. Natomiast później już, gdy wykonywał plakat, bo w tamtych czasach pracowało się nie na komputerze, tylko w skali po pierwsze 1:1 na papierze, na bristolach, tekturach i tak dalej, to już jakby dopuszczał i mamę, i mnie. Ja często przychodziłem, jeszcze nawet jak byłem małym chłopcem, i sobie siedziałem i się przyglądałem, jak on pracuje. No tylko nie mogłem mu zadawać za dużo pytań, nie mogłem głowy zawracać, ale mogłem się przyglądać, jak pracuje, samemu sobie rysować i tak dalej. Więc był jakby w jakimś sensie był bardziej dostępny w
tej pracy twórczej tu w domu. Panie Filipie, bardzo trudno o sztukach plastycznych rozmawiać w radiu, bo trzeba sobie bardzo dużo wyobrażać. I ja tak się zastanawiam, czy my byśmy mogli podejść, korzystając z tego, że jestem tutaj u pana w domu, u pana w pracowni pod plakat, stanąć przy plakacie taty i opowiedzieć trochę o nim, rysując go w wyobraźni słuchaczy. Pójdziemy tam do, zobaczymy ten cyrk, tak? Tak. Nawet nie ma daty, ale to jest początek lat 60. i trzeba przypomnieć słuchaczom, że w Polsce wtedy głównie plakaty powstawały albo w plakaty filmowe, albo teatralne, bądź do muzeów i też plakaty cyrkowe. I to był trochę taki wolny, artystyczny temat i każdy jakoś mi przedstawiał własną wizję tego, czym jest cyrk. Mój ojciec zrobił, nie wiem, ze 4-5 plakatów cyrkowych chyba w swojej twórczości. I ten jest w moich oczach chyba najciekawszy. No jest to napis cyrk i w zasadzie jest to abstrakcyjna kompozycja kolorowa z wyciętymi literami z papieru, wyciętymi nożyczkami, więc one są trochę nierówne i mają ślad ludzkiej ręki przez to. No i jest takim właśnie wesołym przekazem wizualnym, który pasuje do charakteru cyrku, do jakiejś zabawy, jakiejś niespodzianki, akrobacji wręcz i tak dalej. I jest też ciekawe, że ten plakat akurat ponoć był jedynym plakatem, który taki sławny grafik amerykański Paul Rand miał u siebie w domu. I nawet jest taki filmik na YouTube z Paulem Randem, który przychodzą do niego jego studenci do domu i rozmawiają generalnie o sztuce, o czym jest sztuka, czym jest design. On pokazuje tym studentom ten plakat i używa go jako przykładu właśnie w tej dyskusji. Także to jest bardzo jakoś ciekawe, że znalazł się ten plakat po drugiej stronie świata i służy jakimś uświadamianiu młodym ludziom, czym może być sztuka, czym może być design, jak jedno z drugim może współżyć, czy wręcz jedno z drugim się sobie równa. Panie Filipie, ja uważam, że zdał pan ten egzamin odmalowywania sztuk plastycznych w radiu tutaj na piątkę i to rzeczywiście gdzieś się namalowało, ale może żonę jeszcze zapytamy. Agnieszka, chcesz coś powiedzieć, dodać? Bo to jest wielkie szczęście, że w jednym domu historyczka sztuki i artysta mieszkają. To jest pewna specyfika plakatów polskich właśnie z okresu lat 50., 60., 70., że one, plakat jest formą reklamy, tak generalnie i dzisiaj się wciąż z nim takiego funkcji spotykamy. Agnieszka Szewczyk, historyczka sztuki. Natomiast te plakaty wówczas de facto, na tym polega też ich fenomen, nie musiały niczego reklamować. Jeżeli popatrzymy na plakat cyrk, to tu nie ma żadnego logo, nie ma adresu, gdzie to się odbywa, nie ma godziny, nie ma całej masy tej informacji, które w tej chwili na plakatach są. To jest właśnie tak, jak Filip mówił, nie ma sponsora, nie ma logo, nie logotypów, nie ma. To był taki obraz kompletnie uwolniony. To znaczy on rzeczywiście jakby reklamował jakąś ideę, jakieś zdarzenie. Każdy cyrk, który przyjedzie do Warszawy, mógł być zareklamowany tym plakatem. To samo dotyczy innego bardzo słynnego, literniczego plakatu Henryka, plakatu Mur, do wystawy Henry Moora w Zachęcie w 1959 roku. To jest jeden z najsłynniejszych plakatów, taki, powiedziałabym, kwintesencja odwilżowej epoki. To samo, to jest napis Mur i zwizualizowanie idei rzeźby Moora za pomocą graficznych środków i tam gdzieś na takim szarym, maleńkim pasku jest powiedziane, że to jest CBWA Zachęta. Nie ma już chyba nawet adresu, nie ma dat, nie ma godzin, nie ma właśnie logo sponsorów. Jest po prostu taki komunikat wizualny, jak obraz, po prostu to jest jak obraz. Podział na wydziały malarstwa, grafiki jest czymś anachronicznym. Ja bym marzył o takiej szkole, gdzie są same warsztaty. Tu telewizja, tu film, tu glina, tu farby, tu szkło, tu plastik. Wpuścić tych wszystkich ludzi i niech każdy robi co zechce. Niczego ich nawet nie uczyć, tylko rozmawiać z nimi o życiu, o filozofii, historii, ludzkich działaniach. Bo inaczej już sama świadomość, że ja tu jestem po to, żeby nauczyć, więc muszę uczyć, a oni tu przyszli, żeby się nauczyć, więc muszą się nauczyć, już sama taka świadomość dla obu stron jest dużym ograniczeniem.
Ja studiowałem u ojca w latach 70., a ojciec zaczął uczyć na Akademii Sztuk Pięknych na początku lat 50., czyli już miał jakąś markę i renomę, przynajmniej w Europie, jeśli chodzi o to, jak uczył, czego uczył i jakim był profesorem. W ogóle był dosyć taką trudną osobą, ciekawą, zabawną, pełną wiedzy, ale potrafił być też trudną osobą i potrafił być też trochę złośliwy, jak w sensie jakby tak, nie bał się, że tak powiem... No, takich, po prostu wykpić trochę studenta, mniej trochę zdolnego wykpić, na przykład, może, albo nie mniej wykpić, pracującego. Ale przynajmniej motywować ludzi też jakimiś takimi komentarzami, które może nawet dzisiaj byłyby uznane za jakieś troszkę nie fair czy coś takiego, ale trzeba przyznać, że na pewno one motywowały. I ludzie chcieli studiować u niego w pracowni. On był bardzo strict na temat, ilu studentów przyjmuje. Zawsze zjawiał się pierwszy w Akademii Sztuk Pięknych, prawda? Znaczy nie wiem, czy zawsze, ale w każdym razie była umowa, że na 10 wszyscy jesteśmy u niego na zajęciach. Tam niby oficjalnie się wszystko zaczynało o 9, ale on powiedział, dobrze, chodzi o to, żeby wszyscy byli o 10 już w pracowni. No i tak mieliśmy, nie wiem, 3 godziny chyba tych zajęć dziennie i to było bardzo intensywne, bo też wszyscy jakby braliśmy udział w korektach innych studentów. To nie tylko, że powiedzmy ja byłem zainteresowany tylko tym, co on mi powie, tylko no, wszyscy byli świadkami tego, jak on prowadził korektę innych prac, innych studentów i to też było ważne, bo też uczyliśmy się dużo słuchając tego. Sporo przyjeżdżało Francuzów. Pamiętam, że jak ja studiowałem, to też była u nas Hiszpanka, było kilku Słoweńców, którzy studiowali. Także Towarzystwo Międzynarodowe jakby istniało. Oczywiście w dzisiejszych czasach to jest dużo bardziej powszechne. Wtedy no, to było dość wyjątkowe, że w ogóle jeden czy dwóch studentów, powiedzmy na 10 jest z zagranicy. I nawet dla nas studentów to było jakieś ciekawsze. A myślę, że dla tych ludzi, którzy przyjeżdżali, szczególnie z tych krajów zachodnich, no to było jakiś rodzaj, potrzeba jakiejś odwagi, żeby przyjechać do Polski, kraju, który no, był jednak inny, był tym komunistycznym krajem, tu było, życie było inaczej wyglądało, język inny, dzisiaj prawie każdy młody człowiek mówi po angielsku i tak dalej, to były inne czasy jednak. Tata też nie mówił, tata prawda? Nie mówił w ogóle w żadnym innym języku poza polskim, więc korekty prowadził po polsku. Czasem miał taką panią, która przychodziła, która zdaje się pracowała w Ministerstwie Kultury i Sztuki i przychodziła i ona tłumaczyła z francuskiego. I była taka bardzo kulturalna i on, mówię, się czasem opowiadał właśnie, że też się chciał tak dosadnie komuś coś powiedzieć, a ona tak to już nawet z samego... Z istoty języka, z języka być może. Tak, jakby z głosu, jakim to tłumaczyła, wiedział, że ona to bardzo wygładza i wszystko jest bardzo grzecznie wytłumaczone, ale no to była jakby taka konieczna pomoc, no bo nie mówił po francusku i trudno było wymagać, żeby Francuzi w przeciągu, nie wiem, kilku miesięcy się nauczyli po polsku mówić. Tak naprawdę polska szkoła plakatu, której Henryk Tomaszewski był współtwórcą, była doceniona właśnie najpierw na Zachodzie, prawda? W środowisku grafików, czy w środowisku studentów, czy ludzi, którzy chcieli studiować, no to mój ojciec był jakoś tam znaną postacią i był na pewno ceniony też, ja przede wszystkim jako grafik, a też właśnie jako pedagog. To była dosyć powszechna wiedza, wydaje mi się. Natomiast no, dla cudzoziemców to było mniej powszechne, bo nie było takiej wymiany informacji, nawet jaka jest dzisiaj. To pierwsza rzecz. A pamiętam, że taką pierwszą postacią to był francuski grafik Michel Quares, który przyjechał na początku lat 60. do Polski i studiował właśnie przez rok u ojca i był zachwycony. Zresztą mój ojciec też był bardzo zadowolony z jego prac. On po powrocie do Paryża rozpowiedział kolegom młodym, bo wszyscy oni jeszcze wtedy młodzi byli, że jest taka w ogóle opcja, że można przyjechać. I tu przyjechało najpierw dwóch grafików, Gérard Paris-Clavel i Pierre Bernard. Tych dwóch właśnie założyło potem taką bardzo ważną grupę graficzną Grapuis, która stała się w jakimś sensie może właśnie w całych latach 70. i przełom lat 80. taką najbardziej no, awangardową czy taką prowokującą jakąś grupą graficzną we Francji.
Nie umiem mówić o swojej twórczości. Pytania są często obok spraw, które są dla mnie istotne. Stąd odpowiedzi mogą być nieprecyzyjne bądź niewystarczające. Najpierw sprostowanie. Tworzący się ponadnarodowy język nie obejmuje tylko plakatu. Istnieje w różnych dziedzinach życia. Nie ma już dzisiaj partykularzy. Nawet dziecko, włączając telewizor, nawiązuje kontakt z całym światem. Granice kultur narodowych dawno pękły, natomiast to zjawisko nazywane Polską Szkołą Plakatu to całkiem co innego. Było ono po prostu propozycją nowej metody porozumienia między grafikiem a odbiorcą. Stworzyliśmy nowy język znaczeniowy. Polegało to na odrzuceniu opisu narracyjnego na korzyść daleko posuniętego skrótu pojęciowego opartego na kojarzeniu wyobrażeń, inaczej na asocjacjach czy metaforach. Po prostu obraz do oglądania zamieniliśmy na obraz do czytania. To urzekło. Nazwano to na świecie Polską Szkołą Plakatu. Porobiono przeszczepy i to jest nasz twórczy wkład do współczesnej grafiki. Fenomenem Polskiej Szkoły Plakatu było to, że była niesłychanie różnorodna, że właściwie wszyscy ci twórcy, którzy działali już powiedzmy od początku czy połowy lat 50., potem przez lata 60., 70., to byli bardzo różni artyści. Także to nie chodziło o jakiś styl wizualny, który dominował, tak jak powiedzmy, nie wiem, szwajcarska szkoła grafiki, która jest, jednak ma jakąś taką rozpoznawalną stronę wizualną. To tutaj ta różnorodność i bogactwo jakieś, z tego, które z tego wynikło, było najważniejszym zjawiskiem. Ludzie z zagranicy zaczęli zauważać to, że ktoś nadaje jakiś kierunek temu, w cudzysłowie. Ktoś umie tym jakoś zapłodnić młodych ludzi do jakiegoś bardzo prostego, ale bardzo skutecznego myślenia. Powodem tego może też były ograniczenia techniczne, powiedzmy, w Polsce, no, w latach komunizmu. Czyli w trudnych warunkach, jeśli człowiek, artysta ma przeszkody, to wtedy być może musi być bardziej płodny. No dokładnie i na pewno pewne ograniczenia prowokują kreatywność, ponieważ trzeba dać sobie radę, trzeba wyjść z tej trudnej sytuacji, trzeba się wykazać właśnie inwencją i na pewno to powodowało jakiś rodzaj głębszego myślenia wizualnego. Jak uprościć obraz, jak ten obraz zrobić tak, że nawet minimalnymi środkami on będzie mocny i działający na odbiorcę. I to, wydaje mi się, na pewno było jednym z takich głównych filarów filozofii pedagogicznej mojego ojca. Udało się stworzyć w Polsce jakąś taką chwilę artystyczną, która trwała, nie wiem, powiedzmy 25 lat i która naprawdę była bardzo i płodna, i ciekawa, i nawet w wielu wypadkach do dzisiaj bardzo aktualna, jeśli chodzi o stronę wizualną przekazu. To jest jakieś niesłychane i to na pewno nie było tylko dzięki pracy mojego ojca, byli inni graficy. Mój ojciec był w tej grupie no, troszkę może starszy o kilka lat i może to też go wyforowało na, trochę w oczach już później czy krytyków, czy historyków sztuki na takiego prowadzącego tą falę polską. Ale tak naprawdę no, bez tych innych też to nie byłoby Polskiej Szkoły Plakatu. Jedna osoba tego by nie mogła wykreować, więc też trzeba pamiętać, że byli inni bardzo znani, bardzo dobrzy graficy. Był, nie wiem, Cieślewicz, był Młodożeniec, Starowiejski, Świeży i tak dalej, i tak dalej. Także było wielu ludzi, którzy, Lenica, którzy pracowali i w Polsce nawet już w pewnym momencie i za granicą. Bo też trzeba pamiętać, że już w latach powiedzmy późnych 60., 70. to też ludzie mieli więcej kontaktów za granicą, więc to też się zaczęło troszeczkę tak jakby z Polski rozprzestrzeniać. Salonem dla plakatu jest ulica. Jest to miejsce dość bezwzględne, ruchliwe, dzięki komunikacji zmienne w czasie, po prostu nieprzyjazne dla istnienia indywidualnego. Aby zaistnieć, zwrócić uwagę w tych warunkach, trzeba wymuszać swoją obecność, egzystencję. Trzeba być stale zaskakującym, twórczym w tej zaczepności. To satysfakcja, ale i natychmiastowy, wieloraki sprawdzian. Można uprawiać poezję, ale telegram najczęściej pisze się prozą.
Niestety na świecie istnieje wielki wyścig wszystkiego ze wszystkim. Każda wartość dewaluowana jest przez następną. Na osiągnięcia artystyczne dzisiejszego czasu składają się osiągnięcia chemii, optyki, elektroniki. Sama wyobraźnia nie wystarcza. Trzeba ją jeszcze zrealizować współczesnymi środkami. Czy tata bardzo bolał, że jakby funkcja plakatu, kiedy on jeszcze żył, prawda, zupełnie się zmieniła, że przyszły nowe media, przyszła telewizja, która jednak ukradła to znaczenie plakacistom? Myślę, że mój ojciec się niespecjalnie się jakby przejmował, że czasy się zmieniają, bo to jest naturalne i on jakby zdawał z tego sprawę i był na tyle właśnie, miał jakieś otwarte spojrzenie na życie, że rozumiał to. Natomiast no na pewno widział, że sam, powiedzmy, plakat, który był jego chyba takim, no jednak najważniejszą częścią twórczości, to były plakaty, no że to się zmienia i że wartość i ważność plakatu maleje, no bo dzisiaj jednak no, ludzie robią plakaty, w Warszawie mamy Biennale plakatu co 2 lata i tak dalej, ale to jest troszeczkę na innej zasadzie. Cała jakby też przemysł graficzny się zmienił. Ja na przykład właściwie w ogóle nie robię plakatów, czy bardzo mało. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że nie ma, jest bardzo niedużo takich zamówień. To są, w Polsce to jeszcze może jest procentowo dużo więcej niż powiedzmy w innych krajach na świecie, więc to wszystko jakby zapotrzebowanie biznesowo, kulturalno, reklamowo jakieś tam się zmieniło i inne rzeczy rządzą, no, inne media, tak jak pani powiedziała i no, trochę mamy inną rzeczywistość, może to kiedyś wróci, ale no, nie jestem pewien, no bo to są też sam nawet pomysł drukowania na papierze, rozklejania po ścianach budynków, to też już dzisiaj zaczyna być trochę archaiczny jako pomysł przekazu czy reklamy. Więc no nie wiem, zobaczymy. Na pewno nawet jak to wróci, to na pewno też trochę inaczej niż było. 343 artystów z 34 krajów. W warszawskiej Zachęcie drugie międzynarodowe biennale plakatu. Kazumasa Nagai, Japonia, druga nagroda. Andy Warhol, Stany Zjednoczone, pierwsza nagroda. Nagroda za plakat o tematyce społecznej, Oświęcim Brzezinka, autor Julian Pałka. Sztuka plakatowa podbija świat. Warszawa stała się jej uznanym centrum. Międzynarodowe Biennale Plakatu organizowane jest od 1966 roku w budynku, który zna chyba każdy mieszkaniec stolicy. W 2014 roku przez kilka miesięcy można było zobaczyć tu wystawę prac Henryka Tomaszewskiego noszącą tytuł Byłem, czego i wam życzę. Tuż po jej otwarciu Piotr Sarzyński napisał w recenzji w tygodniku Polityka. Tomaszewski był zaprzeczeniem tego, co dziś dominuje w przekazie reklamowym, czyli łopatologii, dosłowności, natarczywości, traktowania odbiorcy jak półgłówka. Każdy jego plakat stanowił zaproszenie do intelektualnej gry, szarady pełnej niedomówień, aluzji, skojarzeń. Kto chciał lub nie potrafił więcej, ten ograniczał się do odbioru sugestywnego znaku graficznego. Ale kto miał wolę, mógł tropić dalej, poszukując bardziej wyrafinowanych i głębiej ukrytych znaczeń. Śmiało mógłby Tomaszewski stać się duchowym patronem tych wszystkich, którym nie w smak radosny prymitywizm dzisiejszej kultury masowej. Czy we współczesnym świecie, w którym wszyscy się przekrzykują, prosty, aczkolwiek subtelny i pełen niuansów przekaz graficzny może być dostrzeżony? Henryk Tomaszewski zmarł w 2004 roku, kilka lat przed tym, gdy media społecznościowe zaczęły rządzić emocjami i nastrojami milionów odbiorców. Patrząc na pracę tego artysty, można odnieść wrażenie, że w cyfrowym, bezgranicznym, ponadnarodowym i ponadkulturowym świecie lat 20. XXI wieku Henryk Tomaszewski czułby się całkiem nieźle. I tak, myślę, że jego głos na pewno byłby słyszany.